Алло. Kiedy myślimy o nowych technologiach, to rzadko kojarzymy je z przedmiotami codziennego użytku. No bo czym może zaskoczyć nas taka ławka? Otóż może. Dzisiaj spotykam się ze startupem, który pokazuje, co można zrobić na takiej pozornie tylko zwykłej ławce. Cześć. Wasza ławka właśnie pomogła mi naładować telefon. To świetnie, super. Słyszałam, że macie też drugą w biurze. Pokażę ci, chodź. Nie każdy ma w biurze własną ławkę. Mamy i to jest model biurowy. Artur, jak to się stało, że człowiek, który ma taki background ekonomiczny i ma na koncie kilka spółek założonych, sprzedanych, zajął się tworzeniem ławek? Był sobie Piotrek, taki absolwent AGH, czyli człowiek, który się zajmuje hardwarem, właśnie robieniem takich fizycznych rzeczy jak ławki. Przyszedł do mnie i zapytał, czy dałbym mu Wi-Fi do swojej ławki. Dałem mu to Wi-Fi, zamontował do ławki i później przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, mam ławkę solarną, ona ładuje telefony komórkowe, ma to Wi-Fi. Ale za bardzo nie potrafię jej sprzedać. Zaproponowałem mu, że mu pomogę i tak oto powstała spółka. Ja wniosłem ten know-how taki biznesowy, sprzedażowy, marketingowy, operacyjny trochę, a Piotrek jest inżynierem po AGH-u, więc on kocha robić produkt. To chodźmy zobaczyć, czy ktoś używa waszych ławek. Widzę, że ktoś właśnie korzysta z waszej ławki. To jest najpopularniejsza funkcjonalność tej ławki. Codziennie 1000 osób w Polsce w ten sposób doładowuje telefony komórkowe. No, a nie obawiasz się, że w takiej porze jesiennej, jak padają deszcze, ławka może zamoknąć, czy coś może się tutaj zepsuć? Mamy zabezpieczenie na to. Każda ławka ma panel fotowoltaiczny i on jest pokryty hartowanym szkłem. Nie można go rozbić. Ławki, żeby nie dostały nóg, są kotwiczone. Mamy w środku baterię i telemetrię. Są płytki, dosyć skomplikowane, które wyrzucają do chmury, czyli na serwer do nas informacje o stanie ławki, czyli wiemy, ile osób siadło na ławkę, ile osób podładowało telefon, ile osób przechodziło koło ławki, czy akumulator działa sprawnie, czy ławka funkcjonuje, czy ławka ładuje. Czyli takie rzeczy, które powodują, że jesteśmy w stanie, jak coś się dzieje, szybko ewentualnie dokonać serwisu. Wi-Fi, ładowanie telefonu, co jeszcze? Jest podświetlona, fajny efekt to daje. Jesteśmy w stanie nagrać powitanie, dziękuję, że usiadłeś na ławce, albo czy wiesz, że możesz podładować teraz telefon, czyli ławka mówi. Kto jest waszym klientem? Nasze ławki są w Warszawie, w Krakowie, w Zielonej Górze. To jest wdrożenie, które zrobiliśmy razem z Orange. My dostarczamy soft i hardware. Orange natomiast dostarcza internet. Wiadomo, że Orange dużo współpracuje z gminami, z samorządami, tak samo my, więc zaciśnięliśmy te nasze oferty i teraz równolegle razem oferujemy ławki samorządom. Inteligentne ławeczki Cydia są odpowiedzią na dwa najbardziej spotykane obecnie problemy młodych ludzi, czyli dostęp do szybkiego internetu i źródła prądu. Smartne ławeczki poszerzają grono dostępnych rozwiązań oferowanych w ramach Orange Smart City. Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Rozumiem, że ekspansja na rynki zagraniczne. Nasze ławki pojawią się w Austrii, w Szwecji, we Francji czy w Emiratach Arabskich. Im bardziej na południe, tym więcej słońca, tym jeszcze więcej rzeczy można zrobić, bo więcej energii można zgromadzić. W Polsce oczywiście jest wystarczająco słońca, żeby podtrzymać wszystkie funkcjonalności, o których rozmawialiśmy, ale są jeszcze inne rzeczy, które można zrobić, gdy energii jest więcej.